Powiem Wam szczerze, że to bardzo ciekawe rozwiązanie, do tego za chwilę przejdziemy, bo cały system nazywa się Smart Click. Smart Click, czyli to wszystko, co tutaj widzicie. Przede wszystkim podstawa to łóżko kontynentalne, zwróćcie uwagę, o, to doskonale widać w tym momencie. W środku mamy sprężyny bonelowe, które mają za zadanie resorować, sprężynować ten materac, który tutaj widzimy. Sam materac, to właśnie, to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No właśnie, słuchajcie, materac można sobie tutaj dobrać, jaki chcemy. Na tym też polega ten system Smart Click, ale ten, który dokładnie w tym miejscu znajdujemy, zobaczcie, nazywa się Jaśmin. Słuchajcie, zacznijmy od pokrowca, bo on nazywa się Koral. Jest specyficzny, charakterystyczny. W środku posiada włókna klimatyzujące, które mają wpływ oczywiście na przewiewność tego materaca. Nie tylko zresztą to, ponieważ jak widzicie to wykończenie, to jest siatka 3D. Ona także świetnie działa na wietrzenie, na przewietrzanie takiego materaca, co ma istotne znaczenie dla wszystkich alergików. Co znajdziemy w środku? Już Wam pokazuję. Sam materac składa się z kilku warstw. U góry znajdziemy, zobaczcie, to już na pewno wiecie, co to jest. U góry widzimy piankę termoelastyczną. Zobaczcie, jak ona działa na dotyk, jak ona fajnie sprężynuje, ale także jednocześnie dopasowuje się do kształtu naszego ciała. Mamy odpowiednie wycięcia, które mają także wpływ na przewiewność tego materaca. Na dole mamy kolejną piankę o zwiększonej sprężystości. Natomiast w środku, jak widzicie, system sprężyn multi siedmiopolowej. One są odpowiednio ułożone w tym materacu w taki sposób, żeby idealnie dopasowywały się i oddziaływały na nasze ciało, kiedy leżymy na takim łóżku. Ale przejdźmy teraz do zagłowia, bo ono jest chyba najbardziej interesujące. Składa się w tym przypadku z 20 elementów. Zobaczcie. 20 elementów tworzy to zagłowie. Wygląda to naprawdę niekonwencjonalnie, wygląda to pięknie. Zwraca na siebie uwagę, jest kapitalnie zrobione, to jest naprawdę wysoka jakość, jest miękkie, zobaczcie. I to zagłowie mocowane jest bezpośrednio do ściany, nie do łóżka. W tym przypadku mamy do czynienia z 20 elementami w kształcie prosto kąta. Natomiast jeżeli będziecie chcieli, to wszystko zależy od Was, ten kształt może być inny. Może to być kwadrat, może to być inny układ tych paneli, na przykład w kształcie litery L, może ich być mniej. To wszystko zależy od pomieszczenia, w którym zdecydujecie się na takie zagłowie, od wielkości takiego pomieszczenia, ale także od Waszej inwencji i Waszych potrzeb, prawda? Rodzaj materiału, kolor, to także należy do Was. Tu wybór jest niemalże nieograniczony. Sposób montowania tego też jest bardzo ciekawy i charakterystyczny, bo jak zapewne wiecie, w niektórych przypadkach dostęp do sypialni może być dość wąski, prawda? A tutaj dostajemy poszczególne elementy, jak gdyby złożone ze sobą, znaczy można je wziąć pod pachę po prostu, montujemy w domu i potem po prostu wieszamy jak obraz na ścianie.